Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu wprowadziła na całym terenie szkoły całkowity zakaz palenia. Niesubordynowanym grożą kary dyscyplinarne. Sprawdziliśmy, jakie ograniczenia czekają palaczy w Urzędzie Miasta i w Starostwie. W PWSZ obowiązuje całkowity zakaz palenia, nie tylko w budynkach, ale również na terenie całej uczelni. Zakaz ma obowiązywać wszystkich – wykładowców, pracowników administracyjnych i studentów, a jego nieprzestrzeganie może spowodować kary dyscyplinarne. Zgodnie z ustawą antynikotykową, zakaz palenia obowiązuje nie tylko na terenie uczelni, ale również we wszystkich pomieszczeniach użytku publicznego. W starostwie palaczom jest trochę łatwiej. Jest tam palarnia. Na szczęście jest u nas większość pracowników niepalących, także nie korzystają z tego pomieszczenia za często, ale jest takie pomieszczenie w starostwie. Na taryfę ulgową nie mogą liczyć natomiast pracownicy ratusza. Najbliższym miejscem, gdzie można puścić dymka, jest chodnik przed budynkiem. W urzędzie nie został wyznaczony żadne miejsce dla palaczy, więc przychodząc do urzędu również i pracownicy zobowiązani są do przestrzegania tego przepisu o całkowitym zakazie palenia. W Wałbrzyskim Muzeum oprócz całkowitego zakazu palenia zamontowano również czujniki dymu. Jedyna możliwość zapalenia istnieje na zewnątrz budynku.